Siemano wszystkim, tutaj Polski Gamer 17 i witajcie w ostatnim odcinku Zagrajmy w Pac-Man World 2 na PlayStation 2, ale także ta gra też została stworzona na GameCube'a oraz Xboxa oraz PC, ale nie grajcie w wersję PC, ponieważ wersja PC ma dużo problemów z kontrolkami i będę szczery, ciężko ją spiracić. Szczególnie jak macie wersję płytową, to powodzenia z instalacją tej gry, ponieważ wersja pecetowa ma Secure Roma. Coś, co jest tak fucking antyczne, że wątpię nawet, że Windows 11 by wam to odtworzyło. Ale cóż, na pewno będziecie się zastanawiali, czekaj gamer, twój let's play był live, czemu go kontynuujesz post? To jest ponieważ, panie i panowie, jak ja mówiłem, mój komputer się poprzedni zepsuł, co oznacza, że musiałem od nowa ustawienia sobie poustawiać i niestety ustawienia na OBS-ie nie były aż tak perfekcyjne jak na moim poprzednim kompie, co spowodowało glitche i błędy, co praktycznie spowodowało, że odcinki były w niedopuszczalnej jakości. Nie ponieważ było parę pikselek, ale było dużo glitchy. Więc na szczęście po nagraniu Let's Playa zapisałem gierkę, więc mamy dostęp do ostatnich poziomów, więc nie muszę gry po raz piąty od nowa robić, ponieważ szczerze już mam dosyć powtarzania tej gierki kilkakrotnie, żeby dojść tam, gdzie ja doszłem przed Let's Playem. Czyżby Pac-Man World 2 był moim drugim Ratchetem i Clankiem 3? Dla tych, którzy nie znają historii polskiego Gamer 17, ja wam teraz powiem co jak. Ratchet i Clank 3 to jedna z tych gier, która jest znana na tym kanale jako przeklęta gra, ponieważ kiedy nagrywam Ratchet i Clanka 3, to zawsze coś się psuje. Mikrofon, słuchawki, nagrywarki, komputery. Czyżby Pac-Man World 2 był dziedzicem Ratcheta 3? Wątpię, ale cóż. Więc tutaj używam AMD Relive do nagrywania gameplayu i ponieważ ten komputer ma mega mocny procesor, to mi pozwala na renderowanie tych filmików szybciej w 60 fpsach i oczywiście ten odcinek będzie testem tego oto 60 fps, więc mam tutaj pytanie dla was, panie i panowie, czy wam się podoba 60 fpsów, czy chcecie wrócić do 30 fpsowych filmików, dajcie mi znać, ponieważ jeszcze jak przetestuję nagrywarkę, ale mam nadzieję, że ona będzie mi dobrze działać, to może w końcu zrobimy parę let's play z konsoli PlayStation 5, ponieważ czasu trochę minęło od kiedy robiłem let's play z konsoli. No ale cóż, panie i panowie, na pewno się zastanawiacie, czemu jakoś się obrazu pogorszyła tych troszeczkę, ponieważ ja nie upscaluję tej gry już, ponieważ ja gram w tą grę dalej na emulatorze, wersja amerykańska 2.0, ale używam tryb software. Software praktycznie jest super mega wymagającym, super mocno wymagającą opcją emulacji na Playu 2, praktycznie 10% z was będzie mogło emulować każdą gierkę na software modzie. Praktycznie zamiast emulowania z karty graficznej, to gra emuluje z procesora, co zabiera nam opcję upscalingowania, ale za to mamy 100% replikację emulacji. Więc glitche, które by ci się pojawiły, gdybyś emulował z karty graficznej, się nie pojawiają w software modzie. I panie i panowie, testowałem parę gierek. Testowałem ratchety, jacki, gry, które są słynne z tego, że one niszczą procesory. Zero lagów, panie i panowie, więc może będzie więcej let's play z Playa 2, kurde, ponieważ nie muszę się pitolić z Framemeisterem już, panie i panowie. I testowałem Tekken Tag i Tekken Tag chodzi lepiej na procesorze niż na karcie graficznej, a jak każdy wie, Tekken Tag jest znany z tego, że poziom ogra jest praktycznie ciężki do zemulowania, praktycznie żaden sprzęt nie może zemulować Tekken Taga normalnie. Xbox nie wytrzymuje, Steam Deck nie wytrzymuje, moja karta graficzna na tym kompie nie wytrzymuje, ale na procesorze gra chodzi bez problemu. Więc ja poświęcę upscalingowanie tego, upscalingowanie jakości za to, żebyśmy mogli nagrywać w klasycznej jakości PlayStation 2, ale także używam opcji pod nazwą Fidelity FX, który został dodany do emulatora PCSX2. To jest praktycznie FSR, co pozwala ci ulepszyć obraz
słabszej rozdzielczości. I mam nadzieję, że te ustawienia wam się będą podobały. To wygląda, jakbym nagrywał prosto z nagrywarki konsolowej, więc... ta. I oczywiście testowałem gry podczas nagrywania, ponieważ Relive używa kartę graficzną AMD do nagrywania, więc nie będzie konfliktów pomiędzy procesorem a kartą graficzną, więc będę mógł nagrywać bez problemu skomplikowane gierki jak Drakengard. Mam plany do Drakengarda, panie i panowie. Powrócimy do tej serii. Drakengard, edycja oglądalna. Ale jeszcze się wstrzymam z planami. Nie będę ogłaszał, ponieważ jestem okropny, jak ogłaszam rzeczy. Ale będzie więcej let's play, panie i panowie, ponieważ się zmotywowałem, ponieważ mam już troszkę lepszy sprzęt do nagrywania. Nie muszę się pitolić z Framemeisterem i takie tam. Nie muszę podłączać Framemeistera, kurde, bo już okablowanie byłoby masakryczne. Więc... Może niedługo wrócę do bardziej konsystencyjnego uploadowania filmów, panie i panowie. I wiem, że na razie nic nie mówię o Pac-Manie, ale chciałbym wam wytłumaczyć co i jak, żeby nie było problemów na przyszłość. Troszeczkę ten odcinek był opóźniony, ponieważ chrypa mnie wzięła i przeziębienie i nie mogłem gadać przez więcej niż 10 minut. A jak wiecie, ten odcinek jest dłuższy niż normalnie. Ale więc ostatni świat Pac-Mana, Wyspa Duchów. I oczywiście w Wyspie Duchów używamy te same modele szkieletowych albo pirackich szkieletów z Pac-Mana World 1. I oczywiście lokacja nie jest aż tak. Tak, to jest ta sama lokacja co w jedynce, gdzie wiecie, cała gra by brała udział. Ale także są. Ale tak jak to jest ta sama. To sama wyspa, ale lokacje, które odwiedzamy, są kompletnie inne. I teraz jesteśmy w Bagnie Duchów, gdzie spotykamy się z Wormwoodem, który jest praktycznie duchową wersją drzewa z Pack Village. I to drzewo ma swoją własną osobowość pod nazwą Wormwood i on praktycznie chce nas tutaj skatować, żeby ten spóki mógł zniszczyć wioskę Pack. Ponieważ my już mamy wszystkie owoce złote. Ale nie wiem czemu idziemy przez Wyspę Duchów. Może jest bliżej pójść się przez Wyspę Duchów niż wracając się, ale hej, ja nie narzekam, panie i panowie. To jest ostatni poziom w grze i ten poziom, nie powiem, że jest najtrudniejszy, ale jest najdłuższy i z mojego experience bardzo skomplikowany do 100%, więc będziecie widzieli na nagraniu, gdzie ja się gubię, ponieważ szczerze troszkę skomplikowana jest nawigacja. Ale zanim ktoś mi będzie pisał komentarz na live, którego będę robił może w przyszłości jakiegoś, wiem o Crash Team Rumble i będę szczery, jestem zawiedzony. Nie technicznie grom, tylko tym, co pokazali, ponieważ ja już wiedziałem od praktycznie roku, że to nie będzie standardowa gra platformowa Crasha. Ale to, co pokazali, nie było bardzo imponujące i... Nie jestem zszokowany oczywiście do tego, że Crash zmienia gameplay, ponieważ Crash zmienia gameplay co parę gierek. Mamy oczywiście Team Racing, Crash Basha, Boom Banga i wiecie, inne te gesy. Ale to, co pokazali, nie było bardzo interesujące i szczerze się troszkę o gierkę obawiam. Ale także mam nadzieję, że będzie single player, ponieważ nawet jak Crash idzie na inny kompletny gameplay, to nam dają kompletny single player. Jestem bardziej zawiedziony, że to, co nam pokazali, nie było takiego wow, co by mnie zainteresowało natychmiastowego. I jak się okaże, że Crash Team Rumble będzie grą tylko online, to zapomnijcie, że ja tą grę kupię dnia pierwszego, ponieważ... Praktycznie tylko Call of Duty może mnie przekonać teraz. Nawet, że nie kupiłem Call of Duty dnia pierwszego, tylko kupiłem parę dni po, ale hej. Może w końcu będą let's play Call of Duty, panie i panowie, ponieważ mam plany do robienia let's play z gier Call of Duty, co może zniszczyć mój kanał, ale hej. Mój kanał był zniszczony kilkakrotnie przez samego siebie. Więc Ale cóż, taka mała ciekawostka o gierce.
czy wy wiecie, że instrukcja Pac-Mana World 2 w wersji amerykańskiej była robiona przez kompletnie inne studio, które nie dewelopowało tą gierkę, tylko się zajmowało robieniem instrukcji do gier na konsole? I praktycznie ta firma myślała, że gracze, którzy grają w Pac-Mana World 2, nigdy nie grali w gry wideo, ponieważ ci tłumaczą: okej, żeby przejść tą grę, musisz przejść levele. Czym są levele? Levele to poziomy, które trzeba przejść, żeby przejść grę. Praktycznie ci tłumaczę wszystko i ta instrukcja miała 50 stron. Co jest śmieszne. Nie przypominam sobie, żeby instrukcja w wersji europejskiej była aż taka gruba. Ale szczerze nie pamiętam dokładnie, czy miałem instrukcję, ponieważ miałem kiedyś kopię Pac-Mana World 2 na Playa 2. Ale to było z 10 lat temu. Kupiłem Pac-Mana World 2 wraz z Resident Evil 4 na Playa 2. Jakby co, remake kupuję, ponieważ ja jestem fanem Resident Evil 4. Także, Crysis Core wychodzi za parę dni. Ta gra mnie bardzo interesuje, nawet że dowiedziałem się, że praktycznie nie ma zmiany fabularnych. Co oznacza, że przeżyję, ale hej, w końcu jakaś grywalna wersja Crysis Core. Mówiąc tak, mówię jakbym, kurde, opisywał oryginalną wersję jako niegrywalną, ale hej, można w końcu na nowszych konsolach grać. Nawet że voice acting ze zwiastunów jest do dupy i tu będę super mega szczery, ale się przyzwyczaję. Więc zbliżamy się końca tego oto poziomu. Trzeba parę przycisków poklikać, żeby się mogli dostać się do środka tego poziomu. Speedrunnerzy mogą praktycznie ten poziom rozwalić w mikrosekundy, ale ja oczywiście nie speedrunner i szczerze, aż tak dużo speedrunów Pac-Mana World 2 nie oglądałem. Oglądałem więcej speedruny Pac-Mana World 1, gdzie praktycznie Pac-Man staje się super Sonikiem i zasuwa po tych poziomach bardzo szybko. Ale cóż, speedrunnerzy nawet nie używają wersji japońskiej, która jest znana z tego, że ona wycina połowę poziomów, by ułatwić gierkę. Szczerze, chciałbym zrobić japońskie wersje Let's Play, japońskie wersje z Pac-Mana World 1 i z Pac-Mana World 2, żeby obczaić te zmiany. Pac-Man World 3 nigdy nie wyszedł w Japonii, ponieważ to była kompletnie inna gra, nawet nie robiona przez Namco. Namco ją wydało, ale to nie było to samo studio, co Namco Hometech. Ich ostatnia gierka była grą, którą oni razem tworzyli z Argonaut Games, twórcami Star Foxa, i ta gra to była E-Ninja. I potem wszyscy deweloperzy odeszli, kiedy, wiecie, Namco ich zwolniło i stworzyło swoje nowe studio Rocksteady, którzy stworzyli Batmana Arkham Asylum. To jest ciekawostka dnia, panie i panowie. Twórcy E-Ninja stworzyli, kurde, Batmana Arkham Asylum. I jak już mówimy o Batmanie, to ja oczywiście mam wyrzuty sumienia dla fanów Kevina Conroya, który niestety zmarł na raka w wieku 66 lat. I w Game Award dostaliśmy potwierdzenie, że ten Suicide Squad za Kill the Justice League będzie jego ostatnią rolą graną Batmana. I ta człowiek był legendą i mam nadzieję, że on będzie teraz, wiecie, leżał w spokoju. Ale na pozytywnym tym... Na pozytywnej części tego let's playa zabiliśmy drzewo, pokonując jego labirynt, i teraz spóki się będzie mścił i on będzie chciał zniszczyć wioskę Pac-Mana. Więc ta, ostatni boss dzieje się w pierwszym poziomie. Pac Village. Ale zanim walczymy ze spookiem, to pokazówka.
Więc czas na naszego ostatniego bossa, Spooky. I on jest 100 razy łatwiejszy od Clyda. Nawet, że nie miałem szansy nagrywając ten gameplay, ponieważ zginąłem chyba 4 razy podczas nagrywania tego bossa. Nawet, że podczas sesji, gdzie chciałem nagrać ten let's play live, pokonałem go za pierwszym razem, ale hej. Więc na czym polega ta walka? Spooky będzie strzelał magicznymi kulami i będzie spawnował wrogów. Co oczywiście może oznaczać, że ta walka ma ady, co nie, gdzie boss dodaje wrogów do areny, by walka stała się trudniejsza. To nie Devil May Cry, panie i panowie, więc nie będzie żadnego problemu z tym, jak będzie więcej wrogów. Ale ci wrogowie się bardzo przydają, ponieważ jak zabijesz wroga, to wtedy wróg ci daje kawałek życia, więc można dużo się regenerować. Ale cóż, żeby zaatakować Spookiego, to trzeba w niego kopnąć, ale żeby w niego kopnąć, to trzeba poczekać, jak on się troszkę obniży. I jak widzicie, Spooky ma dużo życia, ale tak czy siak ta walka jest podzielona na 3 rundy i co każda runda mamy checkpoint. Shoty Spookiego są... jak to może powiedzieć? Spooky ma dobry cel, ponieważ czasami ten kość się może snowscope'ować bardzo szybko. I praktycznie to wszystko, co ja mogę powiedzieć o tej walce. Praktycznie Spooky dodaje nowy atak za każdym razem, kiedy wygrywamy rundę z nim. I ta... niektóre jego szoty są tak szybkie, że nie mogę ich uniknąć. I na pewno to zobaczycie w tym gameplayu. Nie idźcie za daleko od środka tej areny, ponieważ... nawet jak nie będziesz na samym krawędziu tej platformy, to... możesz oberwać przez beczkę i ta beczka cię wywali z areny. Praktycznie, jak będziesz za blisko ściany tej magicznej, to wtedy insta-kill. Ale cóż, jak widzicie, jesteśmy teraz złotym Pac-Manem i to pragniecie tylko forma ekskluzywna do tej walki. Nic specjalnego się gameplayowo nie zmieniło. Ale byłoby fajnie, gdybyśmy byli nieśmiertelni, ale hej. Ta gra jest wystarczająco łatwa. I proszę, jak szybko on strzela. Nie miałem nawet szansy na reakcję, ponieważ on rapid fire'ował. Kiedy się Pac-Man już podnosił, to następny shot mnie trafił. Ciekawe, czy tego bossa zderfili w wersji japońskiej. I ciekawe, czy go zderfili też w wersji 2.0. No ale cóż, oto ostatnia faza, gdzie ja... zginęłem najwięcej, gdzie zginęłem, ponieważ teraz mamy edit. I tutaj Spooky będzie miał nowy atak, gdzie on, jak cię uderzy, to on zmienia twoje kontrolki, gdzie na przykład jak idziesz do góry, to pójdziesz na dół. I jak będziesz chciał skoczyć, to wtedy Pac-Man będzie próbował rev-rolla i wiecie jak to działa. Na przykład teraz, kurde, gdybym go nie trafił, bym oberwał, ale nie martw się, będzie jeden pokaz tego ataku, gdzie ja obrywam. Jak pamiętam, moja pamięć jest szajska, jestem starym dziadem, 26 lat. Fucking hell. Ale ta walka nie jest taka trudnawa, ale szczerze, Spooky jako antagonista nie jest aż taki hype'owaty jak Talkman. Ponieważ Spooky to tylko jakiś duch z rogami, a Talkman to był praktycznie Metal Pac-Man. Może jak wyjdzie remake Pac-Mana World 2, to może Spooky będzie miał troszkę bardziej przerażający wygląd. Ale cóż, panie i panowie, jesteśmy już bardzo blisko końca tej walki i teraz on spawnuje te przeklęte kurde kozy, które są wnerwiające. Ale cóż, Spooky został pokonany i właśnie przeszliśmy Pac-Mana World 2. I tutaj jest mała ciekawostka. W wersji GameCube'owej głos Spookiego został zmodyfikowany, by brzmiał bardziej jak demon, ponieważ w tej grze on brzmi: o nie, Pac-Man, pokonałeś mnie, ja się zemszczę. A w wersji GameCube'owej Spooky brzmi: o Pac-Man, pokonałeś mnie, zemszczę się. Nie wiem, czemu to zrobili to tylko w wersji GameCube'owej, ale hej. Polecam wersję GameCube'ową, jak chcecie mieć przerażającą wersję Spookiego w tej jednej cutscence.
Ale cóż... Co ja mogę powiedzieć? Wioska Pac-Mana została uratowana i wszyscy żyli długo i szczęśliwie. I mój Boże, ten pies dostał downgrade'a pomiędzy grami. Ale cóż, co ja mogę powiedzieć o tej grze, panie i panowie? Bardzo kompetentny sequel do pierwszej gry. Znaczy, ja preferuję pierwszą gierkę, ponieważ mam większą nostalgię do niej, ale także lubię, jak światy są bardziej oryginalne niż to, co jest w tej grze. Wiecie, tutaj mamy... O, mamy... Las. Wioska. Śniegowy świat, wulkaniczny świat, wodny świat. Świat duchów. Albo bagnisty świat, jak chcemy być bardziej... realistyczni. I tak. A Pac-Man World miał świat piratów, świat katakumb, świat kosmiczny, świat wesołego miasteczka, świat fabryczny i potem Wyspa Duchów, która była bardziej taka, wiecie, duchowata niż to, co tutaj dostaliśmy. Ale to nie oznacza, że to gra jest automatycznie szajska, ale oczywiście Pac-Man World 1 nie ma wodnego świata z tym katastroficznym 8-minutowym poziomem, więc ja zawsze będę preferował Pac-Mana World 1. To nie oznacza, że ta gra jest szajska. Ta gra jest wspaniała, tylko ja preferuję jedynkę. Pac-Mana World 3 nie wiem, czy ja będę robił w przyszłości, ponieważ to jest gra, w którą ja najmniej grałem. Praktycznie połowę gry przyszedłem na PSP, kiedy miałem PSP 15 lat temu, fuck's sake. Ale ta... Z tego co słyszałem, wersja GameCube'owa się będzie przydawała dobrze, ponieważ będę mógł ją overclockować na pełne 60 FPS-ów. Albo wersja PC-owa, która słyszałem, że jest lepsza od wersji PC-owej Pac-Mana World 2, która ma input lag w wersji PC-owej. No ale cóż, panie i panowie, jak chcecie tą grę kupić, to praktycznie powodzenia. Ich praktycznie znam moich widzów, wy to wspieracicie. Wersja PC-owa bez Secure ROM-a może jest już na Internet Archives, ale ROMy w wersji PlayStation 2 musicie znaleźć sami. Albo na CD-ROM, praktycznie... Ale weźcie pod uwagę, jaką wersję pobieracie. Jak wy pobieracie europejską, to się nie musicie martwić, ale jak będziecie pobierali wersję amerykańską, to weźcie pod uwagę, że są dwie wersje. Wersja 1.0, która jest super trudna i niezbalansowana, i oczywiście wersja 2.0, która troszkę ułatwia gierkę i także bardziej balansuje. Albo jak chcecie, to sobie zagrajcie wersję japońską, która wycina połowę poziomów. Ale cóż, panie i panowie, mam nadzieję, że wam się ten let's play podobał. Tutaj polski gamer 17 i ja was żegnam. Adios!